Kora zmarła blisko pół roku temu, ale pamięć po artystce nie znika. Świadczą o tym niekończące się wizyty na grobie piosenkarki oraz sam grób wokalistki. Efekt pamięci po artystce zachwyca i wzrusza zarazem. Trudno znaleźć dziś częściej odwiedzanego na cmentarzu artystę niż Kora. Wieloletnia wokalistka ma anam i wyrazista postać na polskiej scenie muzycznej w ubiegłym roku przegrała walkę z rakiem. Jej grób wciąż zachwyca. Kora upamiętniana przez bliskich i fanów. Olga Jackowska zmarła wśród bliskich, spędzając ostatnie lata swojego życia na Roztoczu. Została jednak pochowana na warszawskich Powązkach z należytym ceremoniałem godnym najważniejszych osób w państwie. Śmierć Kory była dla świata polskiej muzyki szokiem. Walcząca z chorobą, ale żyjąca w zgodzie ze sobą i naturą, Kora była artystką mocno zaangażowaną społecznie. Nie bała się zabierać głosu w sprawach politycznych i społecznych, krytykując kolejne rządy. Jej śmierć tym bardziej poruszyła polską opinię publiczną. Korę opłakiwały na początku sierpnia tysiące Polaków. Gwiazda spoczęła w wyjątkowym grobowcu, pełnym zieleni, kwiatów i zniczy. Wczesną jesienią była to namiastka jej domu z Roztocza, gdzie żyła w bezpośredniej bliskości z naturą. Sześć miesięcy bez wspaniałej artystki, dziś od jej śmierci mija szósty miesiąc. Tymczasem miejsce spoczynku Olgi Jackowskiej wciąż pozostaje jednym z częściej odwiedzanych grobów. Piękny koloryt dostrzegamy również zimą, a więc porze roku, która nie sprzyja ozdobom i kwitnącej otoczce. Po kilku miesiącach na grobie Kory pojawiła się specjalna skrzynka na listy od fanów. Dziś jest już skrzynka i karmnik dla ptaków, nawiązujący do uwielbianych przez artystkę stworzeń. Pomysł na postawienie karmnika pojawił się już jesienią. W obliczu krytyki bliscy zdecydowali się zmienić zdanie i postawić przy grobie jedynie skrzynkę na listy. Jak widać, odłożyli w czasie pomysł z karmnikiem. Kora byłaby z tego dumna. W ostatnich latach na każdym kroku podkreślała łączność z naturą. Całość współgra ze sobą znakomicie, nawet zimą. Bliscy gwiazdy, ale i fani z każdą kolejną wizytą na Powązkach podkreślają, że duch Kory pozostaje żywy. Widok jej grobu po prostu wzrusza.